W latach 60. i 70. ubiegłego wieku Ewa Wiśniewska była jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego filmu, teatru i telewizji. Złamała mnóstwo męskich serc, bo, jak wspomina, mężczyźni lgnęli do niej jak muchy do miodu, ale ona nie potrafiła kochać zbyt długo. Z czterech związków to ja odeszłam. Wszystkie jednak oceniam pozytywnie. Dzięki nim poznałam siebie i wiem, że lepiej żyć samotnie, żeby nie ranić innych, wyznała w poświęconym jej programie TVP Kultura, dodając, że jej życie zdeterminowało aktorstwo. Ewa Wiśniewska nie kryje, że przez jej miłość do zawodu, jaki uprawia z ogromną pasją już od ponad pół wieku, rozpadły się wszystkie jej związki. Jedyna córka aktorki, Inka, do dziś ma żal do mamy, że film, telewizja i teatr były dla niej najważniejsze. Ważniejsze niż rodzina, dom, dziecko, potwierdziła gwiazda w rozmowie z Życiem na Gorąco. Praca zawsze była na pierwszym miejscu. Urodziłam Inkę, będąc na czwartym roku szkoły teatralnej, do zawodu wchodziłam więc z bagażem. Nie radziłam sobie z macierzyństwem. Pogodzenie zawodu z życiem prywatnym było niewykonalne, dodała. Od razu po ukończeniu studiów w warszawskiej szkole teatralnej Ewa zaczęła pracować jak szalona, na czym ucierpiało jej małżeństwo z Robertem Polakiem, za którego wyszła, mając zaledwie 20 lat, a z którym rozwiodła się, gdy ich córka Inka była jeszcze małą dziewczynką. Ewa, zjawiskowo piękna i bardzo utalentowana, szybko stała się gwiazdą i wydawało się, że może mieć u swych stóp cały świat. Udział w serialach Doktor Ewa, Wielka Miłość Balzaka i Janosik dał jej niewyobrażalną popularność. Tymczasem ona zakochała się bez pamięci we włoskim dziennikarzu Franco, a ten porwał ją, oczywiście za jej zgodą, do Italii. Tylko ten jeden raz aktorstwo i kariera przestały mieć dla niej jakiekolwiek znaczenie. Wyskoczyłam do Włoch, będąc w pełni sławy. Mieszkaliśmy w Rzymie. Myślałam, że zostanę tam na zawsze, ale nie potrafiłam żyć bez grania, wspominała w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Ewa i Franco byli małżeństwem kilkanaście miesięcy. Po powrocie do Polski aktorka znów rzuciła się w wir pracy. Gdy jednak na jej drodze pojawił się przystojny lekarz Jan Rajski, nie potrafiła mu się oprzeć. Nigdy co prawda nie potwierdziła, że został jej kolejnym mężem, ale o swojej koleżance po fachu, nieżyjącej już Barbarze Burskiej, która potem wyszła za Rajskiego, miała w zwyczaju mówić jako o drugiej żonie jej trzeciego męża. Nie jest tajemnicą, że Ewa Wiśniewska przeżyła też pełne namiętności chwile u boku producenta filmowego Jerzego Frykowskiego, brata Wojciecha Frykowskiego, który był pierwszym mężem Agnieszki Osieckiej. Ale była to podobno tylko króciutka przygoda. Najdłużej trwający związek aktorka stworzyła ze zmarłym w 2021 roku Krzysztofem Kowalewskim. Choć nigdy nie zdecydowali się na ślub, przez 20 lat mówili o sobie, żona i mąż. Po tym, jak Kowalewski zostawił ją dla Agnieszki Suchory, postanowiła do końca życia pozostać singielką. Niezależność jest dziś dla mnie najważniejsza, powiedziała w wywiadzie dla Twojego stylu. Dziś, opowiadając o mężczyznach swojego życia, Ewa Wiśniewska mówi, że chyba żadnego z nich nie kochała tak naprawdę. Poszukiwałam absolutnego, niemożliwego do znalezienia uczucia, które trwałoby nieskończenie, ale brakowało mi cierpliwości. Po pewnym czasie kończyła mi się chęć dalszego poznawania mężczyzny, z którym byłam. Odchodziłam, kiedy zaczynało robić się nudno, wyznała Życiu na Gorąco. Źródła, czytaj też, wymykał się nocą do kochanki. Wiśniewska nie wybaczyła mu zdrady. Ewa Wiśniewska bezkompromisowo o operacjach plastycznych, parówki zamiast ust gwiazda rozbiła dwa małżeństwa. Skandal utrudnił jej karierę. Ewa Wiśniewska, mężczyźni lgnęli do niej jak muchy do miodu. Z czterech związków to ja odeszłam. Wszystkie jednak oceniam pozytywnie. Praca zawsze była na pierwszym miejscu. Wyskoczyłam do Włoch, będąc w pełni sławy. Mieszkaliśmy w Rzymie. Myślałam, że zostanę tam na zawsze, ale nie potrafiłam żyć bez grania Krzysztofem Kowalewskim. Ewa Wiśniewska mówi, że chyba żadnego z nich nie kochała tak naprawdę. Źródła, czytaj też, wymykał się nocą do kochanki. Wiśniewska nie wybaczyła mu zdrady. Ewa Wiśniewska bezkompromisowo o operacjach plastycznych, parówki zamiast ust gwiazda rozbiła dwa małżeństwa. Skandal utrudnił jej karierę.